Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezesie, mam pytanie. Na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, w którym omawiane było sprawozdanie z działalności IPN-u za ubiegły rok, pytałam o plan finansowy dotyczący inwestycji na przejętym muzeum przy ulicy Rakowieckiej. I pierwotnie było przewidziane na tą inwestycję 700 milionów złotych. I na tymże posiedzeniu z informacji przez Państwa przedstawionych wynikało, że ten plan nie jest do końca jeszcze oszacowany i może być większy. I padło zapewnienie, że będzie nam udzielona informacja na piśmie o ostatecznych kosztach tej inwestycji i tej informacji do dzisiaj nie mamy. W związku z tym pytam, czy jest już oszacowany koszty inwestycji i na jakim poziomie są te koszty przewidziane? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Prezesie. Szanowna Pani Senator, zostaliśmy niejako zmuszeni sytuacją międzynarodową, geopolityczną i szalejącą na całym świecie inflacją do dopasowania możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnej determinacji do zajęcia się miejscem przy ulicy Rakowieckiej. W ostatnim pół roku trwały prace nad nowym projektem Muzeum przy ulicy Rakowieckiej, które prowadził pan dyrektor Filip Musiał. Chcielibyśmy je oficjalnie przedstawić nowej Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, ale taki szacunek bezwzględny już jest i on opiewa na koszt 400 milionów złotych, czyli z założeń 700 milionów złotych udało nam się skonstruować wartościową historycznie, memoratywnie propozycję, która będzie wynosić teraz około 400 milionów złotych. To jest nasz najbliższy szacunek. Się może wahać o kilka milionów w jedną bądź w drugą stronę, natomiast 400 milionów złotych to jest plan, który chcielibyśmy zrealizować przy zachowaniu tkanki i wartości tego miejsca. Dziękuję. Pan...